tvpodkarpacie.pl. Choć już po sezonie hokejowym, to na Sanockiej Arenie zasiadło ponad 1000 osób. Nie hokej, nie inna dyscyplina, ale właśnie dzisiaj spotkanie szkół i to nie tylko szkół sanockich, ale szkół praktycznie z całej południowo-wschodniej Polski. Celem spotkania było propagowanie picia mleka, zwłaszcza wśród najmłodszych, czyli uczniów szkół podstawowych, dla których właśnie mleko, zdaniem wielu naukowców, jest niezbędne do prawidłowego wzrastania. W warunkach europejskich od wielu, wielu lat, kilkuset lat, elementem, który stosowany jest stale w diecie, jest mleko i są jego produkty oraz jego przetwory. A też mlekiem można powiedzieć, że Sanok stoi, ponieważ na terenie miasta działa okręgowa spółdzielnia mleczarska, której produkty z podkarpackiego mleka, tu z bieszczadzkiego mleka, znane są jako jogurty, sery praktycznie w całym kraju. I trafiają także do szkół. Dzięki temu mleko ma coraz więcej swoich zwolenników. Coraz więcej dzieci pije to mleko w szkole. W związku z tym Fundacja Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia postanowiła zorganizować spotkanie z wyjątkowym gościem. Myślimy, że dla wszystkich jest to postać, człowiek z wielką pasją, wielką ideą. Może tą pasją zarazi po prostu młodzież. Taką mamy nadzieję. A tą osobą był pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos, czyli Mirosław Hermaszewski. Człowiek na sobie dźwiga taki troszeczkę zwiększony ciężar. Taki, powiedziałbym, balast, który ja niestety muszę mieć świadomość, że on istnieje, bo jako jedyny byłem w kosmosie, to moim obowiązkiem jest teraz mówić tym, którzy tam nie byli, a którzy o tym marzą. A takich osób nie brakowało na Sanockiej Arenie, aby przynajmniej jednemu z uczestników spotkania udało się powtórzyć wyczyn generała Hermaszewskiego. tvpodkarpacie.pl